Trzymam. Dzięki. Dobre ujęcie. Zobaczę w ogóle, jak to będzie widać. Widzę twoje światło. Widzisz? Patrz, patrz. My nie widzimy światła, a blika. O, ma latarkę, której my nie widzimy. To jest światło podczerwone. Na podczerwień. W prosty sposób, żeby komuś pokazać, że oko nie widzi wszystkiego. Spektrum światła. To jest odgłos. Nie wszystko. Reflekt, masz warę. Lecisz, słuchaj, szybko. No, teraz dopiero widzę. To już teraz już odchowany, 5-6 lat, to już jest taki spokój, się zmowawił, już sama zajmuje, bo te 5 lat wcześniejsze to nie masz co robić, może co chwilę coś, co chwilę coś. No właśnie. Jest pan na zimie, będzie lepiej widać. To co? Już jedziemy już. Ja załączam. Tu mogę nagrywać niestety sesje 12-minutowe maksymalnie, bo mam ograniczony RAM. W urządzeniu, nie stać mnie na większą kartę. Potem muszę sesję zapisać, co potrwa około 5 minut i mogę lecieć z następnym nagraniem. Także dasz mi znać, kiedy będziesz kończył, wiesz, słuchaj, najważniejsze, najważniejsze to jest to, żebyś miał podsłuch runtime. I wtedy, a podsłuch możesz mieć cały czas? Tak jest, mam go na uszach. Dobra, pierwszą sesję lecimy tak, a potem już normalnie, dopiero jak coś usłyszysz, to włączysz zapis. Żeby nie było za późno, nie? No dobrze. Widzę, ale chcę go zobaczyć po też. No to pokaż mi, no. Gdzie masz zoom optyczny? Dobra, kamera w ogóle. O, jest. Już 3 godziny jesteśmy. Fajna woda, ale tylko nie wyszło. Nad orkiem 3 olbrzyki. To, że to zapisuje w dźwięku RAW i to nagranie musi zapisać tak długo mniej więcej w najgorszym wypadku, bo to zależy, wiesz, od kompresji, w tym wypadku ile dźwięku tutaj jest upakowanego, czasem nawet nagrywa tak długo jak nagrywało, czyli po prostu no, musi to sobie odtworzyć, na kartę przelać, bo tak naprawdę to kiedy się nagra i jest w urządzeniu, to działa jak na RAMie po prostu, wyłączy urządzenie i ten to znika. Mam co najmniej 3-4 fajne zdjęcia, naprawdę, tak, naprawdę ciekawe. Dymnie. Nie mówię o orbsach, nie? Dymnie. Pokaż. Trochę chmurze porobiłem później. No tutaj. Wiesz co, to widać. Tam to jest specyficzne. Takie, są takie kosmyki, jakby tam włosy. Tam są takie linie, no właśnie. Takie, ja bardzo wrażenie, tak, tam ktoś tak, ma tak, takie, tak, siadał na tej ławce albo pukał, ale no nie było żadnego tytułu. Tamtym tytuł, na pierwszym ale... zdjęciu, na tym drugim. No zobaczymy, niech się zapisze jeszcze raz, tak, wiesz, startujemy. Nie dymnie, to za daleko. Tamtych telefon jest cały czas włączony. Najwyżej potem sobie przejrzę, bo także sobie ten to było z początku do połowy występowało, jeżeli już potem. Co czas same jak przelecą to. Panowie orby. To jak panie wychodzi z drzewa. Żeby zapisać z dokładną jakością, to musi przetworzyć to. Pokaż.
Nie, bo ale ja mogę zmienić zaświetlenie, to będzie inny. Ja spróbuję zrobić próbę. Ja mówię wrażenie, że tak jakby ktoś pukał, a z kolei po specyfice tego mikrofonu, tak jakby ktoś tam właśnie wcześniej, a jeszcze ja tak potem, jak tam potem właśnie tego ryzy się zaczęły łamać, to już było za. Tam może pomóc. Tak jak ostatnio właśnie, wtedy też była pani tylko gdzieś dopiero tam. Tam mówię. Dobra, tam jeszcze zapisujesz to? Jesteśmy na cmentarzu w Kudzięcinie. Próbujemy tutaj dzisiaj teraz komunikacji z troszeczkę lepszym sprzętem. Dołączył do nas nowy kolega. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkie. No, kilka fajnych zdjęć już mamy. Kilka fajnych zdjęć się złapało. Nie jest to dym z papierosa na pewno. Zresztą materiały będą załączone pewnie w filmie. Mamy dzisiaj trzech nowych kolegów. Miejmy nadzieję, że będą nas odwiedzać częściej. Bo jak nie, to ich z grupy wyrzucimy. Już się zapisało? Właśnie nie. Kurde, podejrzewam, że bo wiesz, tu jest tak, że mnie nagłapie wszystko. To nie jest tak jak przy specyfice ustawień domowy, że jak mówisz, to nie nagrywa szumu i ten tylko nagrywa to, co mówisz. Także kompresja jest inna. Tu jednak każdy szum, wszystko jest nagrane i podejrzewam, że to będzie 12 minut zapisywać. Bo zdjęcie na VHP. Poka, poka. Z tym, z kamerą też. A no. Masz jak już to zrzucać z tej kamery? Tak, no postaram się, żeby to zrzucić. Tu jest DVB-T, a już AUX. Potrzebujemy kamerzysty. Dasz radę? No. Tu włóż. Tu ostro się wszystko puszczę do ręki. No i możesz ten, chodź za. Tak, chodź za nami i filmuj nas. Żeby światło z kamery nas trzymało. Tak, żeby światło. Bo cały czas chodź za nami. No. Ma tylko parę metrów zasięgu tego światła na czerwonego.
A nic nie widzę tutaj w ogóle, jest no, taki szum. Teraz nas widzisz, tak? Nie. Nie? Szum. Wyłączyła się. A, żeś ząb włączył, tu ma taki zomik. Czekaj. Więc właśnie nie przestało być, jakiś szum się pojawił. Ząb włączyła się, o. Jest teraz? Tak, teraz jest. Widzisz, tak tutaj, tu jest taki ten zadziorek, widzisz? Widzisz nas teraz? No. To jest jakiś podczerwień, nie? Tak, no podczerwień. Są tutaj w pobliżu jakieś istotki duchowe. Niech się jakaś tutaj zbliży i zamryga mi tutaj na ten miernik. Daj mi sygnał. Jeżeli któraś z was mnie słyszy tutaj, to niech da mi sygnał. Spróbuj mi dać sygnał na ten miernik. Jest tutaj w pobliżu jakaś istotka duchowa. Niech mi da tutaj sygnał na miernik. Próbujemy złapać z wami kontakt już od jakiegoś czasu. Nagrywasz tam? Mhm. Nie, jeszcze nie. Duże jest strasznie, wiesz. Chodź tu sam. Jeszcze raz tak dużo orłów dnia. Na typowy orłów. To jest urą. Większy niż od do głowy. Sięgam je stąd? Mhm. Ty. Co? Nie, to krzak, już myślałem. To myślałeś, że to stoi? No. Słabo cię już sięgam. Czekaj. O. Teraz jest ok? No, teraz już jest dobrze. Zapisałeś? No. Widzimy? Mhm. Dobra, zaczynamy znowu. Dobrze. No. Chodźcie. Robię mi zdjęcia, akurat w naszej budynie. Ej, ktoś ma z was zapałki? Czułem siarkę. Nie. Żartujesz. No nie. Czekaj. Weź szybko z miernikiem, bo na niego pomyć. Normalnie poczułem tu siarkę. Tam zrobię foto. Tutaj? No wiesz? Jakby się to zierało. Wiesz co, może od świecznika? Nie ma świecników, to elektroniczne. No, tak. Ale tu dookoła wszędzie są takie, że się palą. Kurde, dajcie się jeszcze złapać chłopaki na zdjęciu jakimś ciekawym. Nie bądźcie tacy. Nagrywanie załączone. Minuta 32, czy zrestartować? Włączyłeś nagrywanie? No. Poczekaj. To restartuj. W sumie nic tu się nie wydarzyło. Słuchaj, to ja mam do ciebie taką propozycję. No, no. Ja mam do ciebie taką propozycję. Jeżeli
jeśli się dźwięk wrócy nie nagra, to nie musisz tego zapisywać, możesz zrestartować, tak? Mhm. I możesz zapisywać za chwilę, albo jakby coś było, byś był w stanie usłyszeć, prawda? No. Usłyszysz, nie? Bez problemu na tym sprzęcie. Ale jeśli nasze uszy też oszukują na przykład i nie słychać na tym, a później odsłuchasz dopiero z playa i się okaże, że coś jest? No też właśnie, nie? No mówię, więc to jest różnie. Różnie bywa. Znaczy no mój mikrofon nagrywa tutaj już godzinę ponad, cały czas. To jest to, że ja tu mogę maksymalnie do 12 minut, to jest kijowe. Nie, to wystarczy, no, to wystarczy króciutko, nie? To nie jest tak ten. Chuj, dobra, załączę sesję, najwyżej się zapiszę, albo się nie będzie, nie wiem, się zastanowić na końcu. Próbuj. Dobra, zaczynamy. Mariusz, my je wszystkie wystraszymy, zaraz będziemy tak świecić i błyskać. Dobra, zaczynamy. ISO 500, jak mówię. Ty masz? Mhm. To do oporu daj mu ISO, wtedy będziesz miał większe. To zmienić. Większe pole rażenia, ustawienia. No jest. Ciężko. Będziesz musiał się nauczyć, bo jak dasz mu 1500 ISO, to chłopie, tu masz wszystko w zasięgu rażenia. Wszystko będziesz miał. Bańka medlana. Efekt krzyż, szczelina, ISO. Ja ci pokażę na przykład maksymalne ISO. ISO, nie, i to ISO. Ja mam 3200, patrz. Teraz robię zdjęcie bez lampy. Nie włączyłeś jeszcze? No, mam włączone. Ej, dobra, zaczynamy. Dobra, ej. Teraz startnę. Dobra. Masz, tak? Mhm. Dobra. Sesja druga. Tam oczywiście mi się nagrywa. Jeżeli są... Zaraz ja tutaj wygaszę. A nagle się ruchy pojawiły. Jaki ja zrobił? Ale się wystraszyła. Nie musiałoby wyjść na zdjęciu. Ja pierdziałem. No, ale orb się nagle się pojawiły. Nie mamy na razie żadnych odczytów, ale spróbujemy zdobyć dzisiaj jakieś materiały. Z istotek duchowych pomocą. Jeżeli jest tu w pobliżu jakaś istotka duchowa, niech mi zamryga tutaj na ten miernik. Proszę, daj mi sygnał tutaj, jeżeli mnie słyszysz i rozumiesz, co ja mówię do ciebie. Dobra, fałszywy alarm. Lecimy dalej. Nie powiem, nawet się lekko posrałem. Tam jest jakiś płot, tak? Dreszczy myły. Coś tam stoi. Patrz, nie widać na aparacie. Nie, było najlepsze, że wiesz, że podczas tego flesza tam coś widziałem, a nie wiem co do końca. I mówię, jeszcze z 2-3 flesze i będę pewien, ale kurwa. Ja też chciałem to podać. Flesz, nic. Ja też pstrykam. Ale tylko na razie. O tabi coś tam, nie? Tak. Ale mi się wydaje, że coś bliższej drzewa było. No nie wiem, nawet teraz sprawdzę zdjęcia. Co, no przyjrzymy w domu zdjęcia. Najlepiej zdjęcia przeglądać w programie Picasa. Później dajesz sobie prawem na zdjęcie, dajesz edytuj w programie Picasa. Wtedy masz zoomowanie i rozjaśnianie w programie, wiesz? Gdy każdy zdjęcie możesz... 6 minut. Umówmy się dwa razy na potrzebę pomocy, a na raz, jeśli jest to inna sprawa. Czy jest tu ktoś, kto chciałby nawiązać z nami kontakt, ktoś przekawać? No odezwijcie się do nas, jeżeli możecie. Śmiało powiedz tutaj do tych urządzeń coś.
Czy nas rozumiesz, co mówimy do ciebie? Mariusz, spróbuj ty jakoś jeszcze coś powiedzieć. Wszyscy raz powiemy, czy jest tu ktoś i nie. Nie, to wystarczy, tak. Spokojnie. Czy są tutaj z nami jakieś istotki duchowe, które chciałyby nawiązać kontakt, przekazać coś rodzinie? Czy może mają jakieś niezałatwione sprawy? Proszę podejść tutaj do tej ławeczki. Samym faktem bycia tutaj wyrażamy zgodę na kontakt z nami. Dajcie znak. Mariusz, spróbuj jeszcze coś tam zagadać. Czy są tutaj dzisiaj z nami jakieś istotki? 12 minut. Czy ktoś potrzebuje pomocy? Jeśli tak, to w miarę możliwości postaramy się pomóc przekazać informacje. Ale najpierw potrzebujemy, abyście nam wytłumaczyli, czy potrzebujecie jakiejś pomocy. Co to ma być za pomoc? Czy ktoś chciałby przekazać komuś jakieś informacje, proszę dać tam znać na ten krzyżąc, który leży na ławce. Co się stało? Zapisuję sam pan. A już się nagrało? Mhm, 12 minut. Wiesz, to będzie na świecie tarce przynajmniej, widzę. No. Co to? A co się nagrało? Tarce, jak tam poszedłeś i tam faktycznie tutaj z tym znakiem. Proszę, dajcie nam jakiś znak, że wy nas rozumiecie to, co do was mówimy. Spróbuj mi zamrygać tamtym miernikiem. Istotki duchowe, czy wy nas słyszycie? Nie mamy od was dzisiaj żadnego kontaktu, a bardzo byśmy chcieli z wami uzyskać kontakt. Niech ktoś tutaj się zbliży i da nam znak. Wystarczy jeden sygnał tylko na ten miernik. Proszę, potwierdź, że nas słyszysz. Zrób to teraz, jak możesz. I masz możliwość pozostawienia wiadomości.
Proszę, zamrygaj tutaj teraz, zrób to. Pokaż, co potrafisz i daj nam sygnał, że nas rozumiesz, co mówimy do ciebie. Zrób to teraz. Zbliż się tu. Gdzie idziecie? Patrz Mariusz, wtedy zrobiliśmy dwa takie podejścia i z takim dobrym skutkiem i tak szybko, nie? Moment. No a teraz popatrz. Kurde, ile się to trzeba na ten narąbać, żeby cokolwiek. Ale pamięci to pierwsze zdjęcie, to jest po prostu niesamowite. Ewidentnie to nie jest dym z papierosa. A to później jeszcze przefiltruje. To wygląda kurczę. No, takie to w ogóle tak długie. Na pewno nie dym. Taka spirala tutaj zrobiona. Widzisz? No, nie jest spirala. Ale patrz, chodź, jeszcze ci pokażę, zapałem coś jeszcze. Tylko będę musiał to rozjaśnić, ale już widzę, że coś tam jest. Tam. Taka fala na jednym zdjęciu. Ja nie wiem. Chyba się bardziej wlewa parkiem.